Witajcie w kolejnym odcinku przydomowego odlewania. W dzisiejszym odcinku ogarniemy sobie temat, jaki znowu zarzucił Paweł z kanału Jawor Tam i z powrotem. To już jest kolejny temat zarzucony przez Pawła. Mianowicie tym razem będą to takie krążki ze znakami Zodiaku. Znaków Zodiaku wiadomo jest 12. I Paweł chciał, ażeby to ogarnąć, musiąc wypolerowanym. Musiąc wypolerowanym to sobie ogarniemy. Jeszcze, żeby tego było mało, to poprosił mnie, żeby to ogarnąć razy dwa, czyli 24 sztuki takie. Wiadomym jest, że no to trzeba po wydruku, to jest z drukarki 3D wyszło. Wygląda. Powierzchnia jest dość gładka, ale żeby piasek odlewniczy się do tego jeszcze dodatkowo nie lepił, to ja to paroma warstwami daję podkładu akrylowego, który jest, można powiedzieć, dość śliski w swojej strukturze. No i to powoduje, że jest o wiele łatwiejsze uwolnienie tego modelu po formowaniu. Natomiast, żeby to odlać lepiej i szybciej, to wymyśliłem sobie, tak jak kiedyś w którymś odcinku powiastek ze Smoczej Jamy wam mówiłem, że ja takie rzeczy sobie formuję w piasku, ale tym razem będzie mi łatwiej po prostu zrobić to, uformować od razu. Więc wydrukowałem sobie ten tak zwany runner z plitami. Tutaj te krążki sobie wlepimy, tak żeby było łatwiej po prostu później to formować, bo będzie to formowane dwukrotnie i to po prostu przyspieszy pracę. Tak to będzie gdzieś wyglądało. Nie wiadomo, drugi do kolejnej szóstki. Mam nadzieję, że dwie się zmieszczą w jednej skrzynce. Po prostu cały komplet 12 sztuk odlać za jednym razem, korzystając z dwóch systemów. Zobaczymy, jak to będzie. No ale najpierw sobie wkleimy tutaj delikatnie na hajtaka i potem machniemy w podkładzie. I teraz pozostaje tylko czekać, aż klej wyschnie. Klej wyschnie. Machniemy te trzy warstwy. Do odlewu tego użyjemy do pierwszego przede wszystkim ścinki z poprzednich projektów. Niestety ten odlew będzie lany na dwa razy, prawdopodobnie w dwa dni. Do skrzynki nie weszły wzorce, ale to nie wiem, czy do drugiego też użyjemy te ścinki. Może sztabę, które z tych ścinek powstanie. I zobaczymy, jak będzie dalej. Thank you.
No i słuchajcie, ja wam pokażę, ile tych odlewów było dla Pawła. Tu mamy jeden. Tu mamy drugi. Czyli mamy komplet sześciu znaków zodiaku, czyli... I teraz tak, kolejny komplet trzeba było powykonywać parokrotnie, bo wyszło niestety niedolane, a coś takiego to niestety nie zostanie przepuszczone. Widzicie, tutaj powinny być ryby, a tu powinna być waga. I to jest tak, jedno niedolane. I znowu okazało się, że drugie niedolane. I znowu wagi ryb nie mamy, ale reszta jest ok. Czyli na sam koniec tutaj jeszcze był jeden koziorożec niedolany. Tutaj widzicie, to też trzeba było drugi raz oddać, więc zrobiłem sobie kolejny wzorzec do formowania z samym koziorożcem, wagą i rybami. I tu już jest ok. Tu już jest ok, czyli to jest odlany git. Czyli mamy koziorożca mamy załatwionego. Mamy po jednej sztuce ryby i wagi załatwione. No i tutaj kolejny odlew ryby. Koziorożec to jest do odpadu. No i waga znowu niedolana, więc jeszcze raz trzeba będzie lać. Ale to może już poza kamerami się to zrobi i będzie git. Także zobaczcie, dwa odlewy wchodzą w skrzynkę, czyli tu mamy jeden odlew, drugi odlew, trzeci odlew. Jeszcze raz trzeba poprawić czwarty odlew, cztery odlewy trzeba pewnie zrobić. Trzeba było zrobić. Także to tak wygląda. No i co? Odlejemy ostatnią rzecz, czyli wagę jeszcze raz, samą wagę. Na wzorcu wyformujemy i lecimy wykańczać. Najpierw przeczyścimy druciakiem te resztki piasku i potem będziemy polerować. No to co, do roboty! Słuchajcie, tak to ostatecznie wyszło. Znaki zodiaku,
osiądzu, gdzie frontowa krawędź jest, w polerce są dwa zestawy, jeden tutaj, tamten lepiej widać jak się tak jest wypolerowany, ten też trochę widać. Tak to ostatecznie wyszło. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. A pewnie na resztę część tego projektu, czyli do czego to będzie użyte, to już zapraszam na kanał do Pawła. Link będzie w opisie. Co do następnego. Trzymajcie się. Cześć.